Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj chciałbym Wam pokazać router mobilny od firmy Huawei, który jest m.in. dodawany w salonach Playa do różnych ofert internetowych. Jest to na pewno bardzo fajny wybór właśnie na wakacje, na jakieś wyjazdy, podróże i tego typu sprawy, ponieważ wkładając tutaj kartę SIM z internetem, mamy ten internet udostępniony wszędzie przez właśnie taki mały router. To jest akurat nie router LTE, więc jeżeli macie jakąś kartę SIM, która obsługuje taki internet LTE, no to tutaj możecie sobie ten internet wypuścić przez sygnał Wi-Fi i korzystać na innych urządzeniach. Ten sprzęt zbudowany jest całkowicie z plastiku. Tutaj mamy ładowanie micro USB, możliwość podłączenia zewnętrznej anteny, u góry przycisk menu do poruszania się po urządzeniu i tutaj z przodu przycisk power do uruchomienia samego sprzętu. Menu tego sprzętu wygląda następująco. Tutaj u góry widzicie zasięg oraz z jakiej sieci aktualnie korzystamy, ile urządzeń jest podłączonych do Wi-Fi, poziom baterii naładowania tego urządzenia oraz limit gigabajtów, jaki jest wykorzystany z tych, który macie ustawionych specjalnie dla siebie pod to urządzenie. Przechodząc dalej, mamy tutaj krótkie menu tego urządzenia, informacje, kody QR, dzięki którym możemy szczytać sobie klucz Wi-Fi bądź pobrać aplikację firmy Huawei. Oprócz tego jest też pasmo Wi-Fi, możemy korzystać z dwóch pasm albo 5000 GHz bądź 2,4. I to jest też fajna opcja właśnie, że możemy wybrać pomiędzy tymi dwoma częstotliwościami. Ponieważ jeżeli jesteście gdzieś w hotelu, to pewnie wiele sieci działa na częstotliwości 2,4 i warto wtedy sobie zmienić na tą częstotliwość 5, tak aby nie kolidowało ono z tymi wszystkimi innymi sieciami. Ustawienia WPS-u, czyli zabezpieczenia połączenia się urządzeń, możecie włączyć dane w roamingu, rozszerzyć Wi-Fi, czyli też może to urządzenie działać jako taki external device, czyli urządzenie, które podłączy się do Waszego głównego routera i to Wi-Fi będzie Wam dalej rozszerzać. Tutaj jeszcze można włączyć również opcję szybkiego uruchomienia. I to tyle, jeżeli chodzi o ten router. W informacje nie będę tutaj wchodził, ponieważ tam są zawarte informacje na temat tego, jakie jest hasło, jaki jest adres IP tego routera i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, że działa to naprawdę bardzo fajnie. Sam router mnie osobiście bardzo się przydaje i bardzo mi się on podoba. Nie było z nim żadnych problemów. Oprócz tego, jeżeli z tyłu byśmy otworzyli sobie tutaj tą klapkę, to wtedy zobaczylibyście, że pod baterią znajduje się również miejsce na kartę SD i dzięki temu można wykorzystać ten router jako taki punkt dostępowy do tej karty SD i korzystać przez niego z Wi-Fi, więc tą kartę można tam włożyć, następnie zgrać zwyczajnie z niej dane na jakieś urządzenia mobilne czy też na komputer. Jeżeli nie chcecie tego robić po kablu, no to jest to również jakieś rozwiązanie. I teraz pokażę Wam jeszcze aplikację do obsługi tego routera, tak żebyście mogli już zobaczyć, jak to wszystko działa z poziomu również Waszego telefonu.